Witam na kanale. W tym odcinku z serii Kartonowa Poczekalnia. Jakiś miesiąc temu wrocławskie wydawnictwo WAG wydało model kartonowy USS Texas. Skala modelu 1-200, stopień trudności 3. Numer katalogowy to jest 240, natomiast to jest siódmy numer z tego roku, czyli 2024. Wcześniej jeszcze z okrętów nazwanych tak okrętami przełomu XIX-XX wieku został też wydany okręt USS Baltimore. Też w skali 1-200, poluję na niego, też będę go musiał kupić do kolekcji. Być może, że i ten też pokuszę się, ale zobaczymy. Natomiast ze względu, że otrzymałem talon do Empiku podarunkowy, kupiłem właśnie, to się pojawiło, ten model się pojawił w Empiku, no i za voucher zakupiłem. Jeszcze zostało pieniążków w voucherze na jeden model. Natomiast tak, przechodzimy teraz do wnętrza. Autorem opracowania jest Fernando Pérez Yeste. Jest to okręt, jest to model okrętu, który powstał na przełomie XIX-XX wieku. Wprawdzie budowę zaczęto w XIX wieku, jeszcze w 1895 został wcielony do służby, natomiast już w 1911 roku został wycofany i przemianowany później na, jako cel morski. Służył, właściwie stał pewnie na kotwicy gdzieś i strzelano do niego aż do roku 1959. Tu jest właśnie krótka historia tego okrętu, dane, no i opis budowy. Oczywiście jest tu wersja polska i wersja przetłumaczona na język angielski. Nakład wydano w 800 egzemplarzach. Do kupienia w sklepie www.wag.pl u wydawcy jest oczywiście, są wręgi cięte laserowo i działa i inne elementy do tego modelu. No i tu mamy właśnie dwie strony na papierze cienkim do naklejenia na karton. I to są właśnie wręgi. Gro też to rysunki. Ze względu, że jakby filmuję nowym sprzętem, mam ustawiony na stojaku aparat, kamerę i filmuję to pod kątem. Nie mam jeszcze stojaka, żeby to z góry filmować, jak wcześniej aparatem, telefonem filmowałem. Jest teraz to pod kątem, dlatego nieraz będę troszeczkę pod kątem pokazywał. Być może tu jakaś ostrość, coś tam wystąpi. No, ale takie są uroki takiego domowego filmowania. No i zaczynamy budowę, oczywiście od użebrowania, rysunek numer 1 i później przechodzimy 2, 3, 4 i tak dalej. Kolejność rysunków właśnie pokazuje nam proces postępowania, proces klejenia, składania modelu. Rysunków jest dość dużo, są to rendery tak zwane. Na tej stronie kończymy rysunkiem numer 21. I później jeszcze, jeżeli obrócę dalej, to mamy jeszcze rysunki i ich jest 34. Tu mamy na okładce, na tej stronie, gdzie jest już koniec okładki, mamy szablony relingów ponumerowane i podobnie przedstawia rysunek, numerację tych relingów. Relingi też do kupienia, cięte laserowo, też można nabyć z modelem.
ponieważ ja kupiłem to w Empiku, nie mam. Jeżeli będę kleił, zaopatrzę się, ale to jeszcze podejrzewam, że minie troszeczkę czasu. No, tu mamy właśnie szablony do samodzielnego wykonania i jeszcze tu mamy na tej stronie też arkusze z wręgami na normalnym, cienkim papierze. I rysunki. Tu mamy rzuty, tylko bez oznaczeń. Bok i rzut z góry. I kolejne rysunki. Tu kończą się z numeracją 30 na tej stronie. No i dobrze, przejdźmy teraz już do części i akcesoriów, które są 2, 4, 6 na 8 arkuszach. Mamy części i elementy do wycięcia, uformowania i klejenia modelu. Tu mamy poszycie. Kolor, jak widać, bardziej taki brąz czekoladowy. Następna strona. Karton. Jak zwykle zmierzymy jeszcze, jakim kartonem teraz się posługujemy w wydawnictwie. A jest to, jeszcze sobie tu wyzerować muszę suwmiarkę, tak. I żeby to było widać. I to jest 0,20. I na tej stronie mamy w zasadzie poszycie denne. I następna strona, też elementy. Kolorystyka właśnie ładna, bo model ciekawie malowany. Taki kolor kominów, podchodzący pod żółty, ale to jest taka delikatna ochra, coś takiego. Właśnie tu mamy już. To są działa, podstawy dział. Może uda mi się tu zrobić zbliżenie na te elementy. O, i troszeczkę przybliżę. Tak się przedstawiają. Tu mi się przewróciła moja lupa, którą się posługuję. O, muszę sobie... Oj! Nic nie będę wycinał, to jest wszystko na żywo, filmowane. O, tak mamy elementy. Jeszcze sprawdzimy sobie ostrość. Mówię, no, posługuję się nowym sprzętem, także może być jeszcze mały problem tu z jego ustawieniami. I ta strona tak wygląda. Następne, tu mamy szalupy. O. I jedziemy dalej przeglądając. Tu też szalupy, łodzie ratunkowe, inne elementy. I tu mamy burty, kolorystyka biała. Następna strona to już pokłady. Też oddające deskowanie, ale tu jest taki kolor ciemny tych pokładów. Drewno pod heban podchodzące, ciemne. Być może tak stosowano. No i tu wcześniej już pokazywałem rysunki
i okładka, na której, tył okładki, na której jest podstawa. Możemy ją wyciąć na papierze kredowym, dość sztywnym, z nazwą modelu i rokiem opuszczenia, wejścia do służby. No i do tej pory modele, które się ukazały właśnie z tego okresu, przełom XIX i XX wieku, jakie wydawnictwo zaczęło wydawać. No i takim sposobem właśnie trafiło to wydanie w moje ręce. Zakupiłem to w Empiku. I to Wam chciałem pokazać, co jest wewnątrz tej wycinanki, nazwijmy, zeszytu z modelem okrętu USS Texas. Dziękuję za obejrzenie. Cześć.